Witam serdecznie. Witam w grze Rise of the Tomb Raider. I zaczynamy w tym miejscu, gdzieśmy skończyli. Czyli mamy wyważyć główną bramę i idziemy już ku finałowi gry. Jeden taki dodatek, powiem to, że ta przerwa taka, co jest zawsze na przodzie każdego nagrania, czyli takie 10-sekundowe odczekanie, nim ja cokolwiek powiem i przywitam się z Wami, no to jest spowodowane tym, że mój program Central 4 z Avermedii nie zawsze łapie. Jeżeli wystartuje mi, pokazuje, że zaczął nagrywanie i ja zacznę mówić, mogą być ucięte początki, tak już bywało, więc po to, żeby się to nie zdarzyło, robię taką dłuższą przerwę. Mówię o tym, bo było pytanie, czy to już tak, że i takie spostrzeżenie, że to już jest takie znak rozpoznawczy moich nagrań. To jest przez przypadek, ale miło, że tak to jest i tak to będzie. Mam przynajmniej pewność, że startujemy w odpowiednim momencie. Dobra, chodźmy dalej. Mamy wyważyć bramę. Przerwaliśmy w tym momencie, bo ja sobie przypomniałem, kiedyś tą grę ogrywałem wiele lat temu, że jak tylko ją wyważę, zaraz jakaś akcja się zacznie i nam się już wtedy czas skończył i nie należało rozgrywać. Tam na dachu jakiś gość jest. Czy to jest tylko... Tak mi się tak wydaje. On już czeka na nas. Tu jeden, tam drugi. Czy to są tylko takie figurki? Trudno mi powiedzieć. Dowiemy się za chwileczkę, jak będziemy strzelać. Może się ożywią po prostu. Dobra. Jeszcze kawałeczek, jeszcze. Chyba tak będzie dobrze. No i chyba trzeba będzie powtórzyć. Jeden strzał. Czyli muszę jeszcze jeden strzał oddać. Z tej balisty nie oddam, z tamtej. Mam nadzieję, że nikt na mnie wyskoczy w tym czasie. Wiem, że kiedyś miałem z tym bardzo wielki problem, żeby to przeskoczyć. Ba. Właśnie to jest to, że zaczynam. Musimy też jakiś patent zrobić, widzę, z przeskoczeniem. Musimy na to wskoczyć. Trochę mi to zajęło, bo nie miałem przeładowanej strzelby, no jak widzicie. Trzeba być na wszystko przygotowanym. Dobra. Co
mamy tutaj wejść? Aha, tu jest też jakaś tutaj kombinacja. To nie jest tak, że sobie wejdziemy. My musimy jeszcze coś tutaj zrobić. Dobra. To nie takie proste, jakby się wydawało. Czyli co tutaj musimy zrobić? Co tutaj takiego jest? Że my nie możemy tego podnieść, a musimy aż tam coś kombinować. Koła zamarzły. Nie mogę wycelować. A, to dlatego. Musimy czymś je... A co to było? Jakiś patent tu był. Coś trzeba wyjść, coś trzeba skoczyć, coś trzeba zabić. Ale co? Aha, tu jest chyba... jakaś czerpnia. Możemy wejść na górę, ale co to nam da? Wiem, że nam będzie to do czegoś potrzebne, ale... Aha, już teraz sobie przypominam. No jednak nie jest tak źle, no źle. Sobie przypominam. To powinno zrównoważyć ramię. Coś tu jeszcze powinniśmy znaleźć chyba. Tak jest, plecak. Jakaś... nie jest tak źle z moją pamięcią. Wtedy robiłem na maksa i musiałem wracać tutaj, żeby to wszystko zrobić. Dobra, tu trzeba zjechać. Jeszcze sobie popatrzmy. Chyba trzeba zrobić tak, żeby się to podniosło i dopiero wtedy będzie można wskoczyć i... Aha, aha, coś takiego, coś z tą wodą. Dobra. Coś z tą wodą, ale co to było? Dobra, ale to nie tak. Za daleko. No nie, właściwie się coś tam wody nalało. To jest za wysoko i ja muszę teraz chyba strzelić, zdjąć, pobiec i skoczyć. Chyba coś takiego to jest. Zobaczmy, czy to o to chodziło. Udało się. Przez przypadek, ale się udało. Chyba za szybko skoczyłem, troszeczkę wyżej powinienem być. Ale dobra, nie ma co narzekać. Co
Trzeba ich wyeliminować. Wystarczy wycelować. No wiem, no do tego... Dlaczego nie mogę... No popatrzcie się, jakieś... To jest właściwość rzeczy martwych. Się to E włączyć, dlatego tak troszeczkę mi się to nie podobało. Jeszcze poprawka. To było. Już specjalnie trzymam i nie puszczałem, żeby to... No, tym razem chyba przebijemy się. Droga wolna. Droga wolna, tylko... Musimy się tam dostać jakoś. Jak wyglądamy z bronią? Kiepsko. Jest jeszcze jeden. Aha, on na mnie czeka, że jak ja tam będę przechodził, żeby mnie tam załatwić. Niedoczekanie jego.
ktoś jeszcze. Grajmy, bo to są jakieś łuki. No nie mamy jak tam zejść, prawdę mówiąc. Tylko chyba zeskoczyć. Ja się trochę boję zeskoczyć. Bo mogę nie wstać z takiego zeskoku. To wygląda, jakby miał gdzieś skoczyć. Nic z tym nie da. A, tu mam ten, tu sobie mogę. Dobrze. Chwila po prostu. Małej niedyspozycji bym powiedział. Pogubiłem się lekko, ale jakoś już idziemy do przodu. No chyba dałem, zejdziemy. Nie wiem, jak my z amunicją stoimy. Nigdzie nie możemy nic znaleźć. Do tej strzelby mi się przydała, bo wiem, że będzie zaraz jakaś zadyma z tymi... No i startujemy ponownie z tego samego miejsca. Tutaj daleko nie mamy, ale gra nas wyrzuciła z uwagi na to, że procesor się przegrzał i komputer mi zrestartował wszystko. No, nie, to nie to mi niepotrzebne, to sobie możemy wyrzucić. A dzieje to się tak dlatego, że... Co jest z tą strzelbą? Nie ma amunicji do niej. Z karabinem wejdziemy. To będzie szybka akcja. Dzieje się to dlatego, że kupiłem, zareklamowałem poprzednie chłodzenie wodne na procesor. Mam takie firmy Master Liquid ML240L i one się bardzo ma dobre opinie i bardzo dobrze mi się sprawowało przez kilka miesięcy, ale od początku coś rzęziło. To było piękne, piękne kolorki na RGB, wszystkie inne rzeczy. No, podobają mi się takie sprawy, nie to, że była choinka, ale tamto miało tylko jeden kolorek, tutaj tego, to co już wskazywało, że poprzednie było od momentu kupna jakieś uszkodzone. No ale pracuję, ja wiem, że są upały, dlatego też nie pozwalam sobie, tylko robię to tak, żeby było odpowiednio. Parę razyśmy zagrali, było fajnie, zaczęło coś rzęzić, a dzisiaj wyłączyło się po raz pierwszy. Znaczy się, że po prostu ta pompa tu nie wyrabia. Jednak będę musiał to oddać i kupić jakiś inny zestaw. Chociaż nie wiem, czy coś takiego będzie. Dobra, jesteśmy tutaj. Musimy przejść chyba przez most. Tam. Czy tu coś jeszcze możemy znaleźć? Nic. Łaba! Skoczyłem w nieodpowiednim miejscu. Aha. Ja się sam wystraszyłem, powiem szczerze. No co jest? Przecież jestem. Tego mówiłem, że tu będzie od razu bitwa. Kurde, ja dostałem od tego. Niedobrze.
Nieśmiertelni są za mocni tutaj dla mnie. Jeszcze mnie otaczają z kilku stron. Co to się dzieje? Trójca wchodzi do akcji. Lara! Trójca się przebiła! Nie możemy! Zaraz, załatwiłem tu wszystkich już? No to coś musimy pozbierać, bo to... Nam jest potrzebna amunicja, a my nie mamy. Dobra. Jak to wygląda? Dobra. Chyba wszystko, co nie? Coś tu jeszcze może być dla nas ciekawego, popatrzmy. No jedna rzecz jakaś niezebrana i tam mamy w tamtym kierunku iść. No, tak, akurat jest najmniej nam potrzebne. Dobra, czy mamy coś w tym obozie do zrobienia? Umiejętności aż trzy mamy. Trzy sztuki. Zobaczmy, co my możemy sobie zrobić. Mistrz łuku, mistrz pistoletu, mistrz karabin strzelby. Tylko do czego tam potrzebna? Sztuka przetrwania już nie za bardzo. Do niczego nie jest potrzebne. Po drodze więcej amunicji, bomby zapalające. To też nie. To się może nam przydać. Chyba pułapek nie będzie mieć czasu za... Zróbmy sobie wszystko, żeby jak najbardziej wytrwałym. Trwaldziel. Ekwipunek. Co my możemy tutaj sobie jeszcze? Wyposażenie. Zdecydowaliśmy się na tego, żeby mieć więcej. Dobra, to chyba wszystko mamy. Nie no. Kołach jest najbardziej nam potrzebny. Pistoletów to, z łuków to, więc nie wiem, o co tu chodzi. Mniejsza ilość amunicji, większe obrażenia. Ale większa ilość amunicji. Zostańmy przy tym, co mamy. No to wszystko. Idziemy dalej. Mamy gdzie wejść gdzieś na górę tutaj, ale... Nie wiem, czy na bok, czy co, bo tutaj tak jest jakoś, co dalej, czy na gzymsik mamy wskoczyć. Nie to. Zaraz. Tu jeszcze jest coś. Chyba stąd mamy wskoczyć tam. Dobra. Zróbmy tak. Tu mamy wskoczyć, to powinniśmy tutaj...
doskoczyć. Stamtąd tutaj, no dobra. No, tutaj ma być tu, tylko. Aha, i stamtąd tam, dobra. Przepraszam, ktoś mnie kaszalek wziął. Ale chyba tędy. I teraz chyba cały czas tak będziemy pod taką presją. Ajajajajaj, dlaczego? Nie, to nie wyszło. No co jest? W samej końcówce mamy problem. Pod nieodpowiednim kątem skacze, czy co? Nie rozumiem. Aż muszę na to popatrzeć. O co tu chodzi? Niby prosta rzecz, a nie mogę jej wykonać. No właśnie. Gdzie mamy tu dojść? Chyba tam i tam dalej przechodzić. Tak jest, czyli tak. Jedna strzałka gdzieś tu. Druga strzałka gdzieś. No co najmniej to. Trzecia strzałka gdzieś. Na tym samym poziomie musi być. Dobra. Tam musimy znowu przeskoczyć. Dobra. Jak ten odblask mi zasłonił miejsce, gdzie lądowania. O, ja cię przepraszam. Tutaj to musimy sobie zrobić ze czyszczałki. Chyba tam mamy iść, w tamtym kierunku, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, co jest.
nie mogę do tamtej strzałki doskoczyć. Oj, poleciałem nie tam, gdzie potrzeba. Musimy tą strzałkę zmienić jednak. Jest w nieodpowiednim miejscu. Co jest? Widzicie? Przeszkody, 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 ale jakoś robimy. O, ja cię przepraszam gdzieś. Ognisko znowu. Do czego nam ognisko? Do ulepszenia broni. Przecież my nic nie będziemy ulepszać. To jest wszystko. Teraz to już do niczego niepotrzebne. Wynika z tego, że mamy iść tu. Jakaś końcowa bijatyka. Nie, nie, nie! No co jest? Nie mogę wejść. Aha, to nie wejść, tylko że przejść. Oj. Za prosto by było. Że są końcowe momenty gry. I nie może być tak bardzo prosto. Wiem, że na końcu będzie bardzo duża akcja z jakimś helikopterem, która mi dużo sprawiała trudności. Tak poza tym... No nieśmiertelni idą z nimi walczyć. Są nieśmiertelni, jak cała nazwa wskazuje, to nasz udział tu powinien być zerowy. No i co, mam gdzieś iść, tylko tak, nic nie widzę, idę jakimś bokiem. Może padłem, bo to się dobrze grało, ale... Cholera! Między nieśmiertelnym. Czy oni będą wiedzieli, że ja z nimi nie walczę, tylko im pomagam? No co jest? Jesteśmy otoczeni! Ja wchodzę na samą krzyż gdzieś. I teraz to już nie wiem, gdzie mam wejść. Jak to w finale? Akcja goni akcję.
Lana. Laro, zrobimy wszystko, żeby ci pomóc. Dziękuję, Sofia. Przyda się wszelko. Musimy przeglądać gości, bo musimy amunicję uzupełnić w ten sposób, bo jak ją uzupełnimy, co to było, to nie. Brakuje. Lara, musisz się ukryć. Zaraz będziemy strzelać, a ty jesteś odsłonięta. Nie mogę się teraz zatrzymać. Jestem blisko. Muszę iść dalej. Gdzie mam tu iść? Coś tu było. Dobra, idziemy bez tego, co to było. Męczące jest to zbieranie wszystkiego. Najbardziej męczący będzie helikopter. Było leczenie, nie pamiętam. Szlak. Dziękuję, Sofio. Niezły strzał.
trochę mało amunicji. Sprawiedliwo nic, więc tam mamy iść. Dobra. Idziemy. Bez powrotu, wiem o tym. Jeden punkt umiejętności. Co my możemy w nocy wykorzystać ten punkt umiejętności? Dobra, weźmiemy jakiegoś mistrza. Strzelby sobie żeśmy wzięli. Dobra, idziemy dalej. Co mamy tam skoczyć? No i tam będzie taka niezła zadyma. Nie wiem, czy tam za pierwszym razem to wyjdzie. Chyba musimy tu przeskoczyć. Przy helikopterze wybuch może go uszkodzić. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Daj nam sygnał. Jesteśmy gotowi. Teraz! To nie działa! Za szybko. Rozkaz.
walczymy do końca. Dziękuję. Żadnej amunicji. Lara, uważaj, leci do ciebie! Znowu? Co, za pierwszym razem, że mi to podeszło? To jeszcze do tej pory tak mi się nie udało. A jeszcze nieśmiertelni, ja cię przepraszam. Nie jest tak do końca jeszcze wszystko skończone. No nie, bo musimy rozpoznać sytuację, bo się spierdzielimy tutaj. Co jest, nie mogę wskoczyć? Czyżby wszyscy? Boskie źródło. Tak, tam gdzieś jest. Zbierajmy to, bo nie wiem, czy jeszcze to już wszystko, czy coś jeszcze. Nie no, jeszcze nas wyskoczył gościu. Tylko ty i ja, Laro. Nie masz broni?
Żadnych sojuszników, żadnej nadziei. To miejsce będzie twoim grobem. Przede mną się nie schowisz. Mam cię. Zmierz się ze mną. Nie krzyż. Nie ruszaj się. Co, nie mogę go zabić? Czy patrzyłaś na śmierć żony? Rana brzucha to... No, to jakaś bzdura jest, co ja mam? Nie mogę go zabić. Nie muszę odwracać uwagi, bo mogę, mam go zabić, więc co do cholery jest? Nie, to jest bzdurne jakieś to. Nie mogę go zabić. Tyle uderzeń. Odwracanie uwagi. A łuk mi zabrał i ja już nie mam broni. To jest nic dziwne. Tylko ty i ja. Tego nie przegrabiałem. Nie masz broni, żadnych sojuszników, żadnej nadziei. To miejsce będzie twoim grobem. Zmierz się ze mną. Nie kryj się w cieniu. Jesteś twardsza niż twoi przyjaciele. Widzę cię. Ciekawie mnie. No co tu chodzi? Przesada. Nic nie, ja nic nie widzę. No ja mam go załatwić. Niech mi ktoś powie. Stać się kimś wielkim. Oferowaliśmy mu wszystko. Dla ciebie też. Pomóc w wypełnieniu mojego przeznaczenia. Ale ona nie wierzy. Do czego sztuka? Nie kieruj się strachem, jak twój ojciec. Bądź od niego lepsza. Nie popatrzyłem, że mam zrobić unik. No to... Aj, bajka. Nie, od początku całość? Nie, unik. Ja... Przepraszam, zdupiłem to, bo myślałem, że po prostu gram od początku.
była droga bez powrotu. Myślałem, że po prostu gramy od początku całą zabawę. To nie moje przeznaczenie. Byłem stworzony do wielkich rzeczy! To nigdy nie było twoim przeznaczeniem. Twoja siostra sprawiła, że w to uwierzyłeś. Zrobiłem wszystko. Wszystko to. Nie odchodź ode mnie. Czekaj! Trójca zabiła twego ojca! Nie. Kłamiesz. Błagał o życie. A kiedy to nic nie dało, błagał o twoje życie. Mylisz się! No i tak powinno być. Gdzie ta komnata? Tam gdzieś. No jeszcze została nam siostrzyczka, także może być jeszcze jakaś jedna bijatyka. Przygotujmy się. Nie! Wszystko, co przyniosła Trójca, to śmierć. I tylko to przyniesie. Poddaj się. Poświęciłam wszystko. Ani myślę oddawać tego Trójcy. Co z twoim ojcem? Przez ciebie na zawsze zostanie pośmiewiskiem historii. Jak możesz się poddać, gdy jesteś tak blisko? Jestem gotowa się poświęcić. Nie pozwolę ci go zabrać. Pomyśl o milionach ludzi, którzy cierpią i umierają. Możemy ich uratować. Możemy zmienić świat. Razem. Koszt jest zbyt wysoki, Anna. Nie dane jest nam żyć wiecznie. Śmierć jest częścią życia. Łatwo ci mówić. To nie ty umierasz. Tu nie chodzi o ciebie. Gra toczy się o losy ludzkości, nasze człowieczeństwo. Nadchodzą! Jesteśmy otoczeni! Jacob, uważaj! Źródło nie może dostać się w ręce ludzkości. To twoja szansa, Laro. Tak wiele obie zrobiłyśmy. Kolejny Croft nie musi za to umierać. Jestem gotowa. Ale ja nie. Proszę. Nie. To moja jedyna nadzieja. Przeżyłem. Już wystarczająco. Wiedziałeś, że je zniszczę. Jesteś jedną z najbardziej niezwykłych osób, jakie w życiu spotkałem. A mój koniec w końcu nadszedł. Przykro mi. Chciałam tylko coś zmienić. Już zmieniłaś.
już zmieniła. No i? Najdroższa Laro, mój ojciec przewracałby się w grobie, gdyby wiedział, ile wstydu przyniosłem naszemu nazwisku. Croft. Czy to coś znaczy? Mam nadzieję, że kiedyś ty odegrasz ważną rolę na tym świecie. Pamiętaj, że o wyjątkowości decydują nasze dokonania, a nie urodzenie. Zniszczenie źródła było słuszne. Czuję, że go zawiodłam. On postąpiłby tak samo. Chodź, musisz złapać samolot. Słuchałam ostatniego nagrania mojego ojca tysiące razy, ale teraz poczułam, jakbym usłyszała jego słowa po raz pierwszy. Nieważne, jakich wyborów dokonałby on sam, ja muszę znaleźć własną drogę. Mit o Kitierzu okazał się prawdą. Są tam tajemnice, które mogą zmienić świat. Muszę je odnaleźć. Nie dla mojego ojca, ani dla nikogo innego. Chcę coś zmienić. Obym miała rację. No i pokazane, że będzie trzecia część, bo to jest Yucatan, czyli... okolice, gdzie się dzieje część trzecia odsłona serii. No i skończyliśmy, słuchajcie. Nawet powiem, że niespodziewanie mi to szybko przyszło. Wiedziałem, że to będzie jeden z ostatnich, ostatni lub przedostatni odcinek. Myślałem, że się więcej będę męczył z tym helikopterem. Bo powiem szczerze, że za pierwszym razem jak grałem, to bardzo długo mi to czasu zajęło, żeby tego zniszczyć, a dzisiaj poszło dosyć szybko. Na końcu zgapiłem się z tą literką C, ale to było... takie już w porywach po prostu euforii, że zakończyliśmy z tym helikopterem. Wydawało mi się, że to jest ostatni taki moment. No, grałem to wiele lat temu, nie wszystko pamiętam. Do niektórych rzeczy było dobrze, do niektórych niestety, ale nie do końca. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas przy całej serii. Kończymy tak samo Shadow of Tomb Raider. Zostały dwa odcinki. Jeden to jest, to obydwa z odcinki dotyczące Sezon Passa, czyli dostały dwa ostatnie grobowce. Jeden już się ukazał i będę go na dniach nagrywał. Na jeden jeszcze czekamy, jeszcze się nie ukazał i dopiero jak się ukaże, wtedy go nagram i też zakończymy serię. I dopiero jak zakończę trzecią serię, myślę, że wrócę do pierwszej Lary Croft. Bardzo mi się podoba, może graficznie nie będzie elegancko, ale przygody i grobowce są naprawdę fajne i będzie co tam porobić. No i teraz będę się zastanawiał, co w to miejsce wrzucić, bo kończymy tak samo już prawie Rage 2. Tam robię poboczne misje, ale jesteśmy już na takim czymś, że możemy startować do samego końca. Mamy prawie wszystko. Zobaczymy. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi, to proszę napisać w komentarzach. Dziękuję bardzo i kłaniam się wszystkim.